Program Przedsiębiorco, zrób prezent sobie i środowisku kierujemy do przedstawicieli firm, do biznesu dużego i małego. Ekojazda ma bezpośredni związek z oddziaływaniem na klimat, oddziaływaniem człowieka na środowisko. W ramach naszego projektu skupiamy się na tym elemencie, który ma bezpośredni związek z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Dlatego też cały pakiet działań poświęciliśmy zagadnieniom związanym z ekologiczną jazdą, z ekodrivingiem. Każdy kierowca, który jeździ eko, dba o środowisko, zwiększa swoje bezpieczeństwo i poprawia wynik finansowy. Nareszcie zrozumiałam, co to znaczy hamować silnikiem. Na pewno dla mnie najważniejsze było to, że pojechałam ekonomicznie, czyli spaliłam ponad litr benzyny, no paliwa mniej. W tym samym czasie, na tej samej jakby drodze. Średnie spalanie 7,1 spadło na 6,2. Czas przejazdu taki sam, średnia prędkość taka sama. Średnio uczestnik szkolenia z ekodrivingu zaoszczędza około 15%. Ale to jest jeden z wymiarów. Drugi wymiar to jest bezpieczeństwo. W symulatorze zachowania czuje się człowiek trochę, przynajmniej ja, jak na karuzeli. Jakby poderwałem nogi, puściłem ręce i wisiałem tylko na pasie i tylko ten biodrowy pas faktycznie mnie trzymał tak po prostu, tak jak trzeba. Bierzemy sobie łyka, kładziemy obok siebie. Taka mała buteleczka. Przy 50 na godzinę podczas uderzenia zobaczmy, jaką będzie mieć siłę. 19-20 kg. Przy 50 na godzinę będzie mieć siłę wora cementu. Jako jazda to jazda bezpieczna, to jazda, w której kierowca czuje się komfortowo, jedzie płynnie, nie popełnia niepotrzebnych błędów i tym samym oszczędza paliwo, oszczędza czas. Zobaczyłem, że to nie musi być wcale jazda ślamazarna, że tak powiem. Możemy być bardziej ekologiczni, nasze samochody będą mniej spalały i mniej emitowały CO2, a my będziemy mieli więcej pieniędzy w portfelu. Nagrody dla najlepszego zespołu wręczymy 5 czerwca na naszym spotkaniu z okazji Światowego Dnia Środowiska. Welcome all to preparing the celebrations of the World Environment Day 2014. We have the possibility to do something and we have the responsibility to be heard. Raise your voices, not the sea level. Jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, które my możemy sami zrobić. Przy sprzyjającej polityce rządów to może być wręcz opłacalne dla człowieka. Polskie firmy są coraz bardziej świadome tego, że warto prezentować proekologiczną postawę, dbać o nasze środowisko, ponieważ nie tylko ma to bardzo dobry oddźwięk, jeśli chodzi o wizerunek firmy, ale również się przekłada jawnie na korzyści finansowe. I trzeba pewnego poczucia odpowiedzialności, które każe już dzisiaj się dostosowywać do zmian, chociaż dzisiaj one nas jeszcze wcale nie musiałyby dotknąć. Myślę, że świadomość w tym zakresie trzeba bardzo rozbudowywać w Polsce. Firmy mają szansę włączyć się w nasze działania różnego rodzaju. Działania, które zakładają zarówno kampanie społeczne, kampanie informacyjne, edukacyjne, jak również działania, które są skierowane bezpośrednio do firm, aktywizujące ich personel, pracowników. Mieliśmy 20 grup i 197 osób, które wzięły udział w jazdach, w szkoleniu. Co ciekawe, średnie zużycie paliwa po pierwszym przejeździe, czyli po przejeździe, który my określamy jako test nawyków, wyniosło 6,1 litra na 100 km. Po szkoleniu spadło o 1 litr. Drużyna Ekomistrzów Kierownicy to firma Sodexo Polska. Moje gratulacje.
To miejsce jest miejscem wyjątkowym, w którym jesteśmy. Tutaj odbywa się podsumowanie ogólnopolskiej akcji, która zatytułowana jest Zrób sobie prezent i środowisku. Ten piknik ma charakter pikniku edukacyjnego, w którym będziemy mówili o zmianach klimatu i o tym, co możemy my, jako pojedyncze jednostki, wykonać, aby nam się ten klimat tak szybko nie zmienił. Zacznę od tego, że można wygrać u nas rower tylko za to, że ktoś będzie najszybszy na odcinku 1/4 mili. Ale sami też będziemy energię dzisiaj produkować. Energię elektryczną, jeżdżąc odpowiednio przystosowanymi rowerami. Zobaczymy również, co może energia słoneczna, jak bardzo jest ona potrzebna, jak bardzo potrzebne jest sięganie do źródeł energii odnawialnej. Będziemy oglądali zdjęcia porównawcze w sposób jasny i precyzyjny pokazujące, jak zmienia się świat pod wpływem negatywnej działalności człowieka. Widzimy, że ten taki odcień jasny, niebieski, który przedstawia nam jęzor lodowcowy, który tutaj spływa, jest zdecydowanie w 2011 roku węższy. Zaczniemy takie małe uprawy ekologiczne, tak? Uprawy ekologiczne są też jedną z gałęzi, z takich dziedzin, które wchodzą właśnie w tę permakulturę. To jest zrobione z mchu przede wszystkim. Mech może być połączony z maślanką bądź na piwie dla dorosłych. Uwaga. Zaraz się ustawi. 10 stopni? 10 stopni. Tam jest zimno. Jak tam jest zimno? A jeszcze mało tego, wiedząc o tej temperaturze chmury, możemy dowiedzieć się też, na jakiej wysokości znajdują się chmury. Bardzo zapraszam na stronie www.ekoprezent.org. Możemy podjąć postanowienia i zapraszam do zrobienia własnego. To ja tak na szybko. Wymienię żarówki na energooszczędne. Jedna mi jeszcze została. Przede wszystkim stosuję zasady zrównoważonej konsumpcji. Nie kupujemy za dużo, nie doprowadzamy do tego, żeby się nam coś psuło w lodówce i to wyrzucamy. Nie będę używać samochodu, gdy nie jest to konieczne. Stosujemy kompostowanie, stosujemy właściwe segregowanie odpadów i zażywamy jak najwięcej ruchu. Bądźmy po prostu eko, to naprawdę jest modne. Muzyka.